Witajcie w kolejnym naszym teście. Co dziś mamy na tapecie? Ha! Bawarski lotniskowiec, niemiecka lokomotywa. Maybach na dwóch kołach. Jakie określenie tu jeszcze pasuje? Może trzydrzwiowa szafa gdańska? Poznajcie K1600 GT. Luksusowy pociąg dla dwojga. Ten motocykl ma wszystko i jeszcze więcej. Co dokładnie? Nie odchodźcie od monitorów, by się o tym przekonać. Zapraszam na test. Silnik. No to jest jedno wielkie coś. 6 cylindrów, duże, podwójne, trzystrzałowe wydechy. Jeśli jego wielkość nie robi na Was wrażenia, to podam kilka liczb. 1650 cm sześciennych pojemności, 160 koni mocy, 175 Nm momentu obrotowego, dostępnych już przy 5000. Ten niezdarny, z pozoru olbrzym, wystrzela na każdym biegu, niczym sowiecko jej gristoje w sylwestrową noc. Jednostka ma naprawdę dużo wigoru na każdym biegu. Niezależnie od tego, w której części pola akurat znajduje się wskazówka obrotomierza. Motocyklista jadący na tej maszynie z pewnością nie będzie się nudził. Co tam mamy dalej? Zawieszenie. No w tej klasie motocykli próżno szukać jakichś pokręteł czy kluczy do nastawu napięcia wstępnego sprężyny. Tu dzięki systemowi ESA drugiej generacji wszystko odbywa się elektronicznie. Jednym przyciskiem i jednym wielofunkcyjnym pokrętłem. Mamy dostępne predefiniowane nastawy do jazdy solo, z bagażem, z pasażerem. Do tego dochodzą tryby normal, komfort i sport. No, żyć nie umierać. A jeśli umierać, to tylko na tym szerokim i podgrzewanym siodełku. W ten oto sposób płynnie przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu pod tytułem pozycja i komfort jazdy. Jak się na tym potworze siedzi? No, siedzi się bardzo wygodnie, jak na kanapie przed telewizorem. Konsola, którą mamy przed sobą, przypomina nieco kokpit samolotu pasażerskiego relacji Warszawa-Wrocław. Mnogość ustawień przyprawia człowieka o kolorowy zawrót głowy. Znajdziemy tu wszystko to, co w średniej klasy samochodzie. Wskazanie ciśnienia opon? Proszę bardzo. Za niski poziom oleju? Też zobaczymy tu takie ostrzeżenie. Do tego w standardzie mamy radio i nawigację. Wszystko obsługiwane jednym wielofunkcyjnym pokrętłem przy lewej manetce. Jest nawet zamek centralny, który blokuje zarówno kufry, jak i wszystkie schowki. Jak już wspomniałem, kanapa jest podgrzewana, siodełko pasażera również. O manetkach nawet już nie wspominam, bo to standard. Owiewka jest tak wyprofilowana, że chroni nogi przed wiatrem. Skutecznie. O wrażeniach z jazdy z pasażerem będziecie mogli przeczytać na łamach naszego portalu w stałym cyklu zatytułowanym Z wyższej kanapki, czyli okiem pasażerki. Już teraz serdecznie zapraszam. Co tam dalej mamy? Aha. ABS i DTC, czyli system kontroli trakcji. Oba te systemy mamy na pokładzie. Układ przeciwpoślizgowy jest systemem zintegrowanym, czyli naciskając klamkę przedniego hamulca, uruchamiamy jednocześnie hamowanie tylnym kołem. Jeśli chodzi o sam silnik, to dostępne mamy trzy tryby pracy. Rain, Road i Dynamic. Dla tych wszystkich, co cenią sobie pełną kontrolę nad maszyną, mam dobrą wiadomość. W każdym z tych trybów DTC możemy wyłączyć. Tryb Rain, jak łatwo domyślić się, jest przeznaczony do jazdy po mokrej i śliskiej nawierzchni. Moc silnika jest obcięta do mniej więcej 107 koni mechanicznych. Reakcja na odkręcenie manetki jest łagodniejsza, a system kontroli trakcji załącza się odpowiednio wcześnie. Tryb Road to taki standard. Mamy już dostępną pełną moc motocykla, a DTC załącza się nieco później. Najwięcej zabawy mamy w trybie Dynamic. Tutaj system kontroli trakcji wkracza do akcji najpóźniej, więc możemy próbować jakichś kontrolowanych uślizgów
tylnego koła, na przykład przy dynamicznym wychodzeniu z zakrętu. Zbiornik paliwa i średnie spalanie. Zbiornik paliwa ma słuszną pojemność nieco ponad 26 litrów. Przy średnim spalaniu kształtującym się na poziomie 6,5 litra na 100 km jesteśmy w stanie przejechać na jednym tankowaniu około 400 km. Co tam dalej? Konkurencja. Co inni producenci mają nam w tym segmencie do zaoferowania? Honda ma swojego Goldwinga, Yamaha Fioterę, Kawasaki GTR-a, a Harley od lat lansuje swojego Road Kinga. Żaden jednak z tych motocykli nie ma tak mocnego i dynamicznego silnika jak bawarski pociąg. Pytanie tylko, czy dlatego warto go kupić? Otóż moim zdaniem, jeśli ktoś waha się, którą ze wspomnianych wcześniej maszyn wybrać na swojego kompa na podróży, BMW powinno być numerem jeden na tej liście. I na zakończenie, gwóźdź programu, trudna odpowiedź na jakże proste pytanie, dla kogo ten motocykl? Zdecydowanie dla kogoś, kto ponad wszystko ceni sobie luksus i wygodę. Ale nie chcę przy tym rezygnować z osiągów, jakich nie powstydziłaby się niejedna sportowa maszyna. To, że jest to oferta dla ludzi zamożnych, jest tutaj oczywistą oczywistością. Natomiast w tej wysokiej cenie otrzymujemy prawdziwy luksus na dwóch kołach. Brakuje nam tutaj praktycznie tylko dachu nad głową i mamy w zasadzie niemiecki samochód. Jednej jeszcze rzeczy mi tutaj zabrakło, a mianowicie wstecznego biegu. Wycofywanie tej maszyny z parkingowego miejsca po jakiejś nierównej nawierzchni będzie od nas wymagało siły Mariusza Pudzianowskiego. Tym programem kończymy naszą miniserię zatytułowaną Jesień z BMW. Na kolejne testy zapraszam Was już w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że zima będzie łagodna i minie nam szybko. Do zobaczenia! Za wypożyczenie motocykla do testu dziękuję warszawskiemu dealerowi marki BMW, firmie Inchcape. I na koniec ciekawostka z cyklu znalezione w instrukcji obsługi. Na stronie 90 instrukcji czytamy w sekcji typ jazdy. Wybór. Sposób działania motocykla można dostosować do stylu jazdy, warunków atmosferycznych i drogowych za pomocą, uwaga, czterech trybów jazdy. Rain, Road i Dynamic. No nie wiem, ja tu czwartego trybu nie widzę. Ale może nie umiem czytać między wierszami.